Państwa bardzo serdecznie w sobotnie popołudnie. Naszą przygodę ze sportem rozpoczynamy od meczu na szczycie Grunwald Poznań Pomorzanin Toruń. Stadion toruńskiego Pomorzanina, szosa Chomińska 75. Pomorzanin Toruń rozegrał dotychczas jedno spotkanie, ma na swoim koncie 3 punkty meczowe. Bilans bramkowy toruńskiej drużyny to 5 bramek zdobytych, 2 bramki stracone. Najlepszym strzelcem toruńskiej drużyny po pierwszej kolejce jest Krystian Makowski. Pomorzanin Toruń zajmuje drugie miejsce w Superlidze i gospodarz dzisiejszego spotkania Grunwald Poznań. Grunwald Poznań rozegrał także jedno spotkanie, ma na swoim punkcie 3 punkty meczowe. Bilans bramkowy poznańskiej drużyny to 6 bramek zdobytych, 3 bramki stracone. Najlepszymi strzelcami Grunwaldu są Piotr Kozłowski, Tomasz Dudkiewicz, mają po 2 trafienia. Grunwald zajmuje pierwsze miejsce w tabeli ligowej. Mi nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć Państwu wielu sportowych emocji i zaprosić do oglądnięcia relacji z tego spotkania. Pierwszym meczem drugiej kolejki był rozegrany w Gnieźnie mecz pomiędzy tamtejszym Startem 1954 Gniezno a Wartą Poznań. Zwyciężył Start Gniezno 3-2. Do rozpoczęcia meczu pozostały 25 minut. Widzicie Państwo na murawie boiska rozgrzewających się zawodników Pomorzanina Toruń, dwukrotnego mistrza Polski i Grunwaldu Poznań, 23-krotnego mistrza Polski w hokeju na trawie. Która z tych drużyn okaże się w tym spotkaniu lepsza, okaże się po końcowym gwizdku sędziego. Zapraszam Państwa do oglądnięcia tego meczu. W ubiegłym tygodniu żegnaliśmy kolegę ze Szpitali Gniezno, Ryszarda Grotowskiego. W tym tygodniu bym prosił Państwa o zostanie. Uczcimy proszę kibiców o powstanie. Uczcimy chwilą ciszy pamięć działacza, byłego zawodnika, trenera LKS-u Lwowa, pana Alojzego Kaczmarka. Rozpoczęło się spotkanie Pomorzanin Toruń Grunwald Poznań. Thank you.
Pierwszy krótki róg w tym spotkaniu dla Grunwaldu Poznań. Kolejny krótki róg dla Grunwaldu Poznań. Zakończyła się pierwsza kwarta meczu LKS Gąsawa, AZS AWF Poznań. Wynik 0-0. W Gąsawie meczu pomiędzy LKS-em Gąsawa a AZS-em AWF Poznań zakończyła się pierwsza kwarta wynikiem remisowym 0-0. Krótki róg dla Grunwaldu Poznań. Krótki ruch wykonuje Grunwald Poznań. Grunwaldem Poznań, wicemistrzem, powodzenia dyrektorów.
rozpoczęła się druga kwarta meczu WKS Grunwald Poznań, KS Pomorzanin Toruń. Wynik 0-0. Teraz. Ale on pomiędzy nogami musi odszkodzić. Nie było na dojściu, tylko stało. Sam sobie dobra! Krótki ruch dla toruńskiego Pomorzanina. Grunwald Poznań wychodzi na prowadzenie. Na listę strzelców Grunwaldu Poznań wpisał się Artur Mikuła i tym samym Grunwald Poznań prowadzi z Pomorzaniem Toruń 2-0. Przed szansą na zmianę wyniku toruński Pomorzanin, który wykonuje krótki ruch. Oh,
Zakończyła się druga kwarta, pierwsza połowa meczu. Grunwald Poznań, Pomorzanin Toruń prowadzi. Grunwald Poznań 2-1. Rozpoczyna się trzecia kwarta spotkania. Grunwald Pomorzanin Toruń prowadzi. Grunwald Poznań 2-1. Bramki strzelili dla Grunwaldu Mikołaj Głowacki pierwszą, Artur Mikuła na 2-0, na 2-1 Michał Kunklewski. To bramka dla Pomorzanina Toruń. LZS Gąsawa przegrywa z AZS-em AWF Poznań 1-2. Thank you.
Zakończyła się trzecia kwarta spotkania Grunwald Poznań Pomorzanin Toruń. Prowadzi Grunwald Poznań 2-1. Rozpoczęła się czwarta kwarta spotkania Grunwald Poznań Pomorzanin Toruń. Prowadzi Grunwald Poznań 2-1. Przypomnę tylko, że bramki dla Grunwaldu strzelili Mikołaj Głowacki i Artur Mikuła. Jedyną bramkę jak na razie honorową dla Pomorzanina Toruń strzelił Michał Kunklewski. Na boisku toruńskiego Pomorzanina prowadzi Grunwald Poznań 2-1, a w Gąsawie LKS Gąsawa przegrywa z AZS-em AWF Poznań 1-2. Trzecia bramka dla Grunwaldu Poznań. Piotr Kozłowski, prowadzenie zespołu. Grunwaldu Poznań, 3-1. LKS Gąsawa, AZS AWF Poznań. Wynik 3-2 dla Gąsawy. Czwarta bramka dla Grunwaldu Poznań. Strzelcem czwartej bramki dla Grunwaldu Poznań Mikołaj Głowacki. Grunwald Poznań Pomorzanin Toruń 4-1. Krótki rok dla toruńskiego Pomorzanina. A w meczu LKS Gąsawa AZS AWF Poznań mamy wynik remisowy 3-3. W Gąsawie wynik zmienia się jak w kalejdoskopie. Gąsawa prowadzi z AZS-em AWF-em Poznań 4-3. A my jesteśmy na boisku Pomorzanina Toruń. Yes!
Zakończyło się spotkanie LKS-u Gąsawa z ZS-u AWF-u Poznań. Zwyciężyli zawodnicy LKS-u Gąsawa 4-3. Zakończyło się spotkanie Grunwald Poznań Pomorzanin Toruń. Zwyciężyli zawodnicy Grunwaldu Poznań 4-1. Bramki dla poznańskiej drużyny zdobyli Mikołaj Głowacki, Artur Mikuła, Piotr Kozłowski. I czwartą bramkę ponownie dla Grunwaldu Poznań zdobył Mikołaj Głowacki. Honorową bramkę dla Pomorzanina Toruń zdobył Michał Kunklewski. Ja przypomnę tylko, że w rozegranych już spotkaniach Start 1954 Gniezno pokonał Warty Poznań 3-2, a w meczu LKS Gąsawa, AZS AWF Poznań padł remis, padł wynik 4-3. Dziękuję Państwu i zapraszam na inne relacje. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.